Kiedy z góra 70 lat temu budowano ten stadion, to z pewnością był ten stadion tak samo duży, za drogi, ale powiedzmy sobie jedno, bo wspaniały. Co tam jej się pokręciło, kobiecinie? Ona chyba nie o nas gada. Jak ten stadion zbudowali, to najpierw na nim Niemcy grali, a Zabrzu było na imię Hindenburg. Nic jej nie pokręciło, nic jej nie pokręciło i przestań fanzolić. Dobrze wiesz, że to jest nasz stadion. Z kim my tam nie grali? Z Romą, z Manchesterem, z Tottenhamem. Hamem to będziesz ty, jak mojego zdrowia nie wypijesz. Moje zdrowie, chopy. Twoje. A, twoje. No, i tak lepiej. Dobra, tachlu i gromy. No. Ile dziś na wjazd, Benek? Czekaj. Niech maternus siada, to mu dupę złoje, bo mnie wkurzył ćwok. To ja cię wkurzył! Takie święto ty! Jakie święto? Nie dla mnie. A to dzisiaj nie są twoje imieniny. Jak w radiu mówią, że moje, to moje. Ale z czego tu się cieszyć? To już chyba najbardziej z tego, że ten Adolf Hitler Kampf pan w gruzy pójdzie. Niech rozwalają ten hitlerowski stadion ino raz. Przestań tak gadać, dobrze wiesz, że to jest nasza historia. Jaka nasza? Grałeś tam kiedyś chociaż raz? Nie, bo cienki bolek z ciebie. Ale na wszystkich meczach, że był. What bajtla? O, a z tymi Romami i Tottenhamami to nie u nas grali, tylko na Śląskim w Chorzowie. A mój dziadek grał. Chyba w Pici Polo. Ja, na małe bramki ty. Na stadionie Hitlera grał. Na otwarcie. Polski Śląsk na niemiecki Śląsk. Grali w 35. No, a w której drużynie był? To zgadnij, ciulu. W zwycięskiej drużynie grał. Hopy, a w karty to dzisiaj gromy, albo nie? Przecież my sam cię uczestniczymy w bardzo ważnym wydarzeniu. 14 września 2011 roku na nowym stadionie będziemy mieli nowego mistrza. Od zawsze chciałem stawać w obronie uciskanych, głosić prawdę i tępić fałsz. Taki szlachetny posłaniec Boży, służący ludziom, który zawsze ma w zanadrzu dobre słowo, wskazujące drogę zbłąkanej duszy. No, może jeszcze przez chwilę chciałem być rycerzem na białym koniu, który jak trzeba, za miecz chwyci, zrobi porządek i na swoim rumaku odjedzie w dal, dobrej sprawie służyć. No, ale ta opcja rycerska w naszej przaśnej rzeczywistości okazała się raczej niemożliwa. Ani rumak, ani rycerz, ach, gdzie już tam miecz pozostał? Ksiądz. Ksiądz rycerz. Tak to widziałem. Bo przykładów było u nas sporo takich szlachetnych księży. Jak pierwszy proboszcz mojej parafii z dzieciństwa, z której pochodzę, w Kończycach, co potrafił wziąć sprawy w swoje ręce i wbrew władzom cywilnym i politycznym kościół postawić. Bez żadnej zgody, nawet bez zgody władz kościelnych. Bo kościół był potrzebny. No bo ile czasu można msze święte w oberży odprawiać? To był bohater. Wzór. I kościół służy wiernym do dziś. Albo jak ten duszpasterz z Raciborza, starej wsi. I Niemcy go chcieli zniszczyć za mszę po polsku. I Polacy grozili morderstwem za to, że widział nasze miejsce po tamtej stronie granicy. A on prawdę i dobro ludzi widział przede wszystkim. Obaj w pamięci ludzi pozostali bohaterami. Chciałbym być taki jak oni. Ostatnio żeś była dwa razy w salonie w byłym kinie Marzynie. Ja nie pamiętam, kto mnie robił, ale z efektów byłaś zadowolona. Ty, Godosz, w
Kino marzenie albo w salonie marzenie? To ja cię nie kumam. Że powiedziała w byłym kinie marzenie, nie kobietki? Nie. No. Bo ja byłam w salonie marzena. Czy w salonie marzenie się mówi? Na Helence, na Jordana. Ale oni nie jeden salon w różnych miejscach mają chyba. Jożek powiedziała w byłym kinie na wolności. No dobra, zapomnij pytanie. A o co pytasz tak naprawdę? O marzenie, no nieważne, o fryzjera. W czym mogę pomóc? Pan Kamil chciałby zagrać z wami w karty. Pan Kamil, tak? A pan Kamil sam nie ma języka w gębie, sam od siebie nie może się zapytać. Pan Kamil! Kina, zaczekaj. Panowie, czy można się przyłączyć? A skąd pan Kamil wie, że my tu gramy? Wszyscy wiedzą, że tu się gra, kiedy na stadionie coś się dzieje. A pan Kamil może nam wskazać tych wszystkich, co wiedzą, jakąś listę podać? W zasadzie to ja... Zamknij się, dziewucho, nie ciebie pytałem! Nie mogę powiedzieć kto. No, to chyba sprawa jest jasna. Jasna. Tina, wygląda na to, że nic tu po nas. Do widzenia panu. Do widzenia. Czekajcie! No dobra, nie? I orzech im powiedział. Widział, że jak grają na placu i żech im powiedział. Tak pokiwaj, żech im powiedział! Nie wiem. Powiedział, że już. Nie. Niech pan Kamil zaczeka. Tak, słucham pana. Pan Kamil wie, że tu się nie gra na guziki. No, domyślam się. I że jak już się stało, to się nie odstanie. Ja się, kurde, nie zgadzam! Spokojnie, spokojnie, jeszcze się nikt nie zgodził. Nie, to jest nasza sprawa i nasze granie. Spokojnie, Bercik! Pan Kamil wie, że dla obcego stawka będzie wyższa. Domyślam się. Stawka wyższa, zatem i ryzyko wyższe. Domyślam się. I się, chłopie, nie domyślaj, tylko wiedz, że jak ja wierzam za 100, to ty! Za dużo więcej. No. A jak już nic nie będziesz miał, jak już ci dupę złoimy, to o co będziesz grał? O wszystko. Ty, a co jest dla ciebie wszystko? Nie no. Nie, u nas kobiety nie mogą być przy grze. Pierwsze słysza, nic mi o tym nie wiadomo. Tina nie musi być przy grze, chociaż jeśli mamy... Taką zasada! Jaką zasada? Słyszałeś to, ja? Specjalista od zasad się znalazł z tych. Chłopie, znacznie nie miał studiować. Kurde, bo mi zaru wybije. Nie no, tak się spada, że jak nasze baby są u frizera, albo na kawie, albo Kaś, no to my tu kurde gromy, żeby na tego frizera, czy na taka babę grać, nie? Ale żeby to była jakoś zasada, to nie, to dupca się i nadegnąć. Niech zostanie. Niech sobie popatrzy. Czy łamiąc tajemnicę spowiedzi, choćby w najsłuszniejszej sprawie, czy robiąc coś, co serce każe mi zrobić, bo wiem o krzywdzie, czy dobrze robię, nie wiem. A jeśli zachowując tajemnicę spowiedzi, umożliwiam temu złemu grzesznikowi, aby trwał i dalej czynił zło, czy dobrze robię? Czy prawo kościelne jest prawem boskim, czy prawo kościelne jest ponad prawem ludzkim? W obliczu zła trzeba podjąć decyzję. Nie można pozostać obojętnym. Poncjusz Piłat chciał oddalić od siebie widmo grzechu. Czy wiedział, że umywając ręce wydał wyrok? Wiedział. Robiąc to podjął decyzję. Bóg umarł na krzyżu za nasze grzechy, a więc i za Piłata. Ale Piłat nie zapomniał. I żył z pamięcią tego, co zrobił. Biedne dziecko Klementyna na pewno nie chciałaby wiedzieć, że przez nią, przez jej niewinność tyle złego się wydarzyło. A może tyle dobrego w ludziach się obudziło? Szczęść Boże! Dej, Dziubek! Słyszałeś, że podobne jest złoto na Śląsku? Aj! Pokaż na Śląsku! W pioruny złota, no głęboko się nie wierci wydobywać. Wiesz, w dupie u mnie też jest złoto i też za głęboko trzeba je wydobyć. Oj, na dnie Pacyfiku ty żyjesz, ale ciężko się dostać. A co my mamy do Pacyfiku? Ty co mamy? No mamy kawałek Pacyfiku koło Hawajów, nie? Polski kawałek w gazecie pisali. I w Suwałkach ty żyjesz, także wiesz, jakoś szansa jest, nie? Na co? Suwałki na Hawajach? To jest gazu łupkowego ty żeś się śmiała. Jeszcze się śmieja. To ci łupna to się śmieja. Bo wiesz, z tego co wiem, to u mnie w kuchni się jeszcze gaz łupkowy nie wydobywał. No. Chyba, że coś przede mną ukrywasz. Ty nie wkurwij mnie, ja se robisz, a ja serio godą. Chłopie, gdzie kiedyś zabija z tej miłości? No pójdź sam do mnie. Teraz? Nie. Ja.
Jak ja cię kocham, Gwizdzie, żebyś jeszcze robota miał. Będzie i robota. Na fryzera mąż, tak czy nie? Ja. Klementyna była dziś na kartach. Ty, a to za co? Za złoto na Hawajach. Wszyscy wyjdą o tej dzidzie. Pokimuj ty jakimś obcym ciągle tu pozwalasz. Sami by mieli grać. Co ty? Co ty, żeś się chyba z jakimś ciulem na głowy pomieniał? Obcy musi być co róż. Nie, Belek, nie. Sam żeś godo. Sami swoi mieli być. Sami swoi. Sami swoje to ja i ty, Peter Maternus i jeszcze tam dwóch, trzech. Ale srać we własne gniazdo nie idzie. Zaraz, co ty godosz, ty? Postaw ta bala. To ty nie kantujesz swoi? No jasne, że nie. Tylko ich ogram. Także zrozum, człowieku, że obcego ja muszę mieć, żeby od niego wygrać i coś ekstra zarobić, bo jak my ino tak między sobą gramy, to jakbym sam sobie odbierał. Człowieku, obcy musi być, żeby mu dupę złoić i coś zarobić. No, sam wiesz jak jest, roboty nie ma, a żyć trzeba. Ja, ale nie tak miało być. Zawsze miało być nie tak, jak tyś to sobie wyobrażał. Inaczej. Za dużo ludzi wie. A co? Co, my co złego tu robimy? Rozrywka to się nazywa, entertainment. Maternusowi żeś godał. A co ty myślisz? Że Maternus po co przyprowadza tych ludzi? A to z placu, a to z busów, jak wracają po saksach? Zaraz. To wyście są umówieni? Człowieku, odkąd w Cieszynie otworzyli tyle tych hazardów, w czeskim Cieszynie to przypada po 10 tych pseudokawcyn na każdej ulicy. Tam to więcej wieczorami naszych szarpie tymi maszynami niż ich pepików. No to my musimy dbać o swoje, nie? Ale i on nie lubi, jak tu przychodzą. A niektóre to są takie łopce, co ich wszyscy w mieście znają. Tym lepiej dla nas. Oni to już na pewno nikomu nie powiedzą. Że niby co? Żonie, że przegrali, czy matce, że stracili pensję? Cześć, chłopy. Gromy dzisiaj. Cześć. Szczęść Boże, dobrze, że się jest. No, siadaj, siadaj. Cześć. Widzisz, Peter to jest swój hop i dobry klient. Zawsze wpadnie trochę stracić. Dzisiaj nie, dzisiaj muszę trochę wygrać. Musi to na Rusi. A u nas powie ma musi i nie musi. Ej, no bez żartów. Dzisiaj muszę być trochę do przodu. Godosz jak trener ostatniej drużyny w tabeli. Wiesz co? Rozdej i obejrzymy. Mój hop, Godo, że dobra fryzjerka to tako, co loda robi dyskretnie i fajnie. To ma swoiste widzenie fryzjerek. A jak się nazywa ta świetna fryzjerka? Mój na takiego do spermopika. To jego zdaniem fryzjerki, a fryzjerzy? Ty, a co ty babom takie świństwa godosz, że niby ją tak powiedział? A ty świństwa godosz. A słyszałaś, Rzyśkiej? No, nie mnie, ale hopom pewnie godosz. Nie, i no oni mnie godają, że ją tak powiedział, nie? A czy ich baby godają, że tyś im tak powiedziała, że ją tak powiedział? Słuchaj, Jurzek tam pewno nie jest. Czy nawet jak nie godosz, to tak nie myślisz. Co, nie jest to po prawdzie? Nie wiem. Ty, ale patrz mi prosto w oczy. No ja, no, jak już usłyszę, to może i się tak pomyśla, że to prawda, nie? No widzisz. Ale to ty tak godosz. A ty myślisz. I o tej Klementynie też. Przestań, dobra? Przecież jak ci powiedział, że mi się podoba, a kocham ciebie. Tobie się też kiedyś Body Lubański ze zdjęcia podobał, a mnie żeś kochała zawsze. Nigdy żeś do mnie Włodek Wyrku nie godała, ani ja do ciebie Tina, tak czy nie? Ino byś spróbował, Haburze. Zabiłaby cię. A teraz żeś o kim pomyślała? O mnie czy zaś o tym pierunie? Zawrzy się. A kogo te ryski całuje? Ciebie. No mnie. No i co? Godołek. Że dzisiaj wygrał. Mój dzień. Jutro żeście są? Teraz co dzień ktoś będzie siedział. Nowego mamy, trzeba go do nas wgrać, niech przywyka do nowych wydatków. Ja, a w to on. Obcy! Jaki obcy? To jest hop Klementyny. Nie, wróciła na stałe? No tego jeszcze nie wiemy. Ale przywlókł się za nią Kamil. Pan Kamil tak na niego mówi. Pierwszy raz to, że go widziała w kościele. Pijany był. Poszedł do spowiedzi, jak runął na konfesjonał, to aż ksiądz przy ołtarzu przestał godać. No, to nie był on. W kościele to widziałem go pierwszy raz. No właśnie wychodziliśmy z kościoła i on tam wtedy stał i miał taką kartkę z napisem, że tam na lekarstwa zbiera. No i takie ubranie zadbane dość. To w ogóle nie wyglądał na potrzebującego, taki więcej lovelas. No, Klementyna tak stanęła i gapiła się w niego jak w obraz. No. Klementynę to tu wszyscy znali, znają. I ona tak na niego patrzyła. Chociaż wódkę to czyść było od niego na kilometr. Ksiądz mu komu nie jedął. A cisza była w kościele, wszyscy czekali, co to te roski będzie. A zanim stała ta mała Klementyna do komunii, nie?
No i nie poszła do komunii. Tak się obróciła i tak by się zapomniała, bo jak? I poszła wek do ławek, wszyscy widzieli. Jak już wyszła z kościoła, znaczy Klementyna, to on się tylko uśmiechnął. Od razu bym go kurwa wtedy zabił. Znaczy... Chciałem, żeby go szlak trafił. Nie, nie. W kościele nie tak. Przed kościołem, w dziennym świetle, wydawało mi się, że to taki jeden, co go gdzieś kiedyś widziałam. Tak. Chyba w Rajchu. Ręki sobie nie dam uciąć. Chyba kolega mojego byłego. Cwaniak. Ale z wdziękiem. Tobie, synu, komunii świętej nie dam. A czemu? U spowiedzi byłem, czy ja gorszy jakiś jestem? Pijany jesteś. Jak pijany nie jestem? Jesteś, synu, jesteś. Odejdź! Ciało Chrystusa. Amen. Ciało Chrystusa. Chory jestem, na lekarstwo muszę zebrać. Chyba znam ten pysk. Chcesz poznać więcej? Na darmo nie daję. A ja na darmo nie biorę. Za godzinę czekam. W hotelowej. Znajdę. Tam za rogiem. Za godzinę. Za trzy. Daj mi 3 godziny, kobieto. Ale na pewno. Cham. Klementyna, jak już trochę podrosła, to wyrosła z niej piękna dziewczyna. I wszystkie chopy, stare i młode, się w niej zakochały. No ja też. No ale gdzie mnie chrzestnemu kochać się w takiej, no, w mojej chrześnicy? No to mój obowiązek był stać na jej obronie. A ona dla wszystkich chopów to była jak jakaś święta, jakby z tego świata i nie z tego jednocześnie. No, wszystkie baby to jej nienawidziły, z całego serca, ma się rozumieć. Ale krzywdy to by jej zrobić nie dały. I tak patrzyły na nią jak w obraz, ale tak w głębi serca to miały na nią złość. No, a ona mogła robić, co tylko chciała. I dobrze, i źle, no, tak by jej zawsze uszło. No, bo też jej matka to długo zwlekała z jej wydaniem z domu. To, no, jakiegoś królewicza. No, sama to niedobra była, głupia, bez sumienia. Ojca to tam w ogóle nie było. Dzieciaki same się o siebie troszczyły. Starsza siostra Cilla, ta co ze mną do szkoły chodziła, no to... też zniknęła bez słowa. Nie wiadomo, gdzie i jak. No, mówią, że do Niemiec wyjechała. Ta jej matka to richtig okrutna była. Bez serca. Własne dzieci sprzedawała, jak się ino nadarzyła okazja. Do roboty sprzedawała. A już nawet nie chce godać kamyś, tą starszą Cillę siostrę sprzedała. No, wzięła za to podobno 1000 tysięcy nawet. A potem wypiła i ryczała, że własne dziecko sprzedała. A z Klementyną miało być inaczej, ale gryfna była dziocha i miała dar. A jaki? A bo ja wiem, no go dali co, jaka święta, bo jaka, no. Kwiatki za nami niosła do ślubu. Druhna była. Nikt jej nie prosił. Sama przyszła. Jak weszła, to aż się kościół rozświetlił. Sama nazbierała ten bukiet. Młodre kwiatki, piękne. Ja boso była, ale gańby nie było, bo wszyscy ją znali, nie? W Kietce była. Zawsze była w Kietce. Nigdy w galotach, ale... Niech będzie pochwalony. Kto? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Obrę
obraziłem Pana Boga następującymi grzechami. Tak, synu. Zakochałem się. Słucham? Zakochałem się, ale... ja nie umiem kochać. Tylko ty wiesz, czy to jest, czy to nie jest grzech. Jest, proszę księdza, grzech. Jest, proszę księdza. Bo ja to tylko grać umiem. I przegrałem już. A jak nie przegrałem, to niedługo przegram. Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję. I? I obiecuję poprawę. Amen. Klementyna, to nie było zwyczajne dziecko. Do chrztu sama sobie chrzestnych wybrała. Matka czekała z chrztem, aż dziewczynka urośnie. No i wybrała sobie tych, co lubiła. No ale zarazem niekoniecznie oni chrzestni to lubili. To znaczy niekoniecznie chrzestnymi chcieli być, bo to się wiąże z poważnymi obowiązkami, kosztami też. Ale odmówić nie mogli. Bernard to był ten starszy chłopak z tego samego domu, z podwórka go znała. No i Honorata, dziewczyna też z sąsiedztwa, później żona Bernarda. Do Komunii Świętej Klementyna poszła zaraz po chrzcie w tym samym roku. No to na chrzestnych, a oni młodzi byli. Koszt dość duży. Ja nie umiałam gotować. No nie umiałam. U nas w domu zawdy mama ważyła i nie dawała mi się do garów wtykać. To jak mi przyszło za mąż iść, to powiedziała mojemu. Spytała, czy zna jakieś przepisy. To się naucza. Powiedziała, że nie poradzi ważyć. Drzech kupił książka. Górnicze przepisy. Nie zaglądał Rzech, ale górnicze przepisy na pewno będą smakować. Górnicze przepisy mi kupił. Podziękowałach i następnego dnia zaczęłach czytać. Ja. Były takie przepisy o bezpieczeństwie, coś jak BHP, co wolno, a co nie wolno na dole. No to mu powiedziała, żeby sum coś z tych przepisów uważał. Jurzyk się wkurzył, jak mi tak powiedziała. Przecież ich nie wiedział. Powiedział, że jak się nie da z tego uważyć, to przynajmniej do się tym rozpolić. Ale że mu nie dała podżyć na podpałka. Do dziś ta książka czymia, co by się pośmiać. Razem się śmiejemy. Rzadko się razem śmiejemy. Ale czasem tak. A gotować się nauczyła. Dobra żona jest i chyba ją nawet kocha. Chyba mnie nawet kocha. Chyba. Bo tak doprawdy na zicher, to on sam nie wie. Najbardziej lubiłaś zielone kluski z rosołem. Albo maślonką i szawiowo. Kamil, i ojciec znów. Teraz już wiem. Na kolonie Rzechechów w podstawówce do tego, no, do Nieradowa, o. Tam była taka szkoła w lesie, taka rzeczka, pamiętasz? Niewiadów? Nie pamiętam. Ja i tam było dwóch bracików. Bracików? O, pewnie mam brata. Kiedyś miałem braci. Trzech. Jeden się może jeszcze gdzieś kręci. A oni też z Podłodzi byli. Ze Skierniewic chyba. I naprzód oni w karty grali, a my chcieli grać, ale my nie mieli kart. No to oni nam dali pograć, nie? Roznozłoniło grani, rozmy ich. A potem oni przestali grać. A że ino oni mieli karty, to nam pożyczali, ale nie za darmo. No trzeba im było płacić, nie? I na końcu ino oni mieli pieniądze. Trzeba było sobie karty kupić i swoimi grać. Te kupić. Nie połakaj kupić! Jeden kiosk był we wsi, daleko od szkoły, kiedy mieszkali. Jak my już tam poszli, to sprzedawczyni powiedziała, że jakieś gówniarze wszystkie karty wykupili. Dobrze pomyślane, z chłopaki musiały być. I toż nie był ty. Może ja, może któryś z moich braci. No i nie pamiętasz. Nie pamiętam.
A tam przecież nie było nikogo stąd, nikogo od was. No, wtedy przyjechał ze Świerklańca, nie? Od dziadków. Oni mnie zapisali na ten wyjazd. Oni byli ze Świerklańca. Ze Świerklańca? A gdzie to? A tutaj na północ trochę fajnie, zielono, ptoszki śpiewają. A tu na placu to są wy ze Świerklańca. Dziadek zawsze jak przyjeżdża, to tam łazi pod te lwy. Po co? No, nie wiem, nie godo. Stoi, patrzy, głową kręci. Wspomina może. O! Mój jak go szlak trefi, to idzie pod żelazny dom i czeka, aż go pierun szczyt. Jego czy dom? Nie wiem, obu chyba. No dwa w jednym, jak w reklamie szamponu. Ja. Jaki żelazny dom? Wierunie, no konserwa na cmentarnej. Chopie, dom ze stali, uno ze z takich pięć, ty. Pięć sztaloków, a u was pewnie nie ma wcale. No w tym niewiadowie nie było. A klub się nazywał Stal Niewiadów. Nie. No ja. Dużo tam wtedy Ślązaków jeździło na wakacje. Nie Ślązaków, nie Ślązaków. Ślązaków nos tam było ino paru. Za to bajki ze Śląska w pieruny. Tyle, że wyście z bracikiem zaczęli po śląsku gadać. Wasza matka przyjechała w odwiedziny, a wy do niej muti, muti. A Fes się wtedy wnerwiała, z wychowawczynią miała godka. Nie podobało się jej, że po śląsku gadacie. O, to nie byłem ja. Pas. Nieźleście mnie wtedy z bracikiem łogołocili. Dzisiaj też mam taki plan. Ale bez brata, sam. I mówię ci, że to nie byłem ja. Byłam w Deutschlandzie. I tam go chyba spotkałam. Tak, myślę, że miał wspólne zainteresowania z moim byłym. Wyłudzenie, kradzieże, przemyt. Czego tam nie było. O wszystkim dowiedziałam się później, jak go wsadzili. Do dzisiaj siedzi. Na ten cwaniak tu jest, więc nie wiem. Może mniejsze miał zainteresowania i wcześniej wyszedł. A może to w ogóle nie był on. Bo skoro tu jest. Na początku myślałam, że jadę na stałe. Ale wyszło, że na Saksy. Mój chłopak. Mój. Taki tam mój. On chciał mnie wsadzić tam, gdzie Cilla była taka jego zasrana miłość. Cilla to jest siostra Klementyny, co ją matka sprzedała. Taka wersja wydarzeń tutaj chodzi, tak mówią. Więc facetom nie wierzę. A im bardziej mówi, że kocha, tym bardziej tylko wykorzystać. Chce przelecieć, zostawić i to w najlepszym wypadku. Wróciłam do kraju. Obiecałam sobie, że już nigdy z nikim nie będę się wiązać. Kupiłam sobie samochód, a więc i niezależność. Tani, powypadkowy i mało pali. Po wyklepaniu wygląda jak czarownica po liftingu. Widać, że stara, widać, że się ledwo w szwach trzyma. Ale śmiga jak młotka. Te Imporciok, jaka jest twoja dziołcha? Ją byś musiał zapytać, gdzie jest. Bo zawsze woła. I od się chyba skuźną. Nie może być. Ja, ty ziętyn, no kurde. Ja, ty ziętyn, magik. Pie magik. Ten, co babie czarował. Słuchaj, do walizki właziły i znikały, a potem znajdowały się w innej skrzyni. Słuchaj, dzieciom pieniądze z uszu wyciągał. Ale kartami tachlował, aż miło. I karty znajdował bez patrzenia. Jak on się nazywał? Jak on się nazywał? Kurde, don. Juan. Gdzie są Juan, ty? Ten, co z cyrkiem jeździł. Don Camillo. No tak jest, Don Camillo. Też go widziałem, dobry był. No. I toś nie ty? Nie, ty, że to się ty. Na mnie mówili Kamyś, takie miałem pseudo. To od imienia? No pewnie od imienia. Tu znałem jednego Kamysia, jego ojciec kamieniarzem był. Od nazwiska też może być. Na grubie taki jeden robił, Gruz się nazywał. Tyż na niego Kamyś wołali. Kamysiów jak nasraw jest. Ja, ale Don Camillo, co kartami tachlował, jest no jeden. To by było na tyle. No dobra, to daj jeszcze raz. Razem mnie. No ale to, no daj się odegrać, nie? Nie dziś. Dziś już nie masz pieniędzy. Może jutro coś będziesz miał. Panowie, kobieta na mnie czeka, żegnam. No to przegwizdanemu. Na mnie ty czeka, ale chyba nie mam po co wracać. Czekaj się. Siedni, rozdą na dwóch. Okropne miejsce. Zero podejścia do klientów. Szczygą łeb załbym. A jak kiedyś wymagał więcej czasu i czegoś konkretnego, to robią focha. Niezdrowy klimat i atmosfera. Karo między nimi panuje,
Ale strzyżenie męskie jest za 20, a nie za 40 zeta. A tobie po co męskie? Ładnie. Niby ekskluzywnie. Ciu, porażka cała ekipa. Kolor już mi złazi, a o ścieńczy to nawet nie wspomnę. Ale nie wyglądasz źle. Dla mnie przynajmniej wyglądasz dobrze. Jutro idę do poprawki, do innego fryzjera. Ale się nim nie podziela, wiesz, bo ma odległe terminy. On co? Loda też robi, że się nim podzielić nie chcesz? No ty się tego Loda nawet nie wyobrażasz. Bo to nie jest to, co ty się myślisz. Ja sobie nic nie myślę. Już na pewno nie o dzieleniu lodów. To się lepiej pomyśl, Ducha, bo tak ci powiem. I radzę ci się to dobrze zapamiętać, skoro o dzieleniu lodów mowa. W mojej piaskownicy nie ma lodów do podziału. Nie chwytam cię. Chwytosz, chwytosz. A jak nie chwytosz, to jak ci kiedy kto piźnie, to w lot chycisz. Gdzie jest mała? Mnie pytasz. A widzisz tu kogoś innego? Co, proszę? Nie świruj, tylko odpowiadaj. Gdzie masz Klementynę? A co tobie do tego? Nikt jej nie widział od kilku dni. Ja ją widziałem. No, to dlatego ciebie pytam. Co z nią? Może źle się poczuła. Może u matki jest, a może w ciąży jest. Coś rzekł? To, co słyszałeś. Ty, dla ciebie by było lepiej, żebym się przesłyszał. Zaciążyłeś ją? Ja? A dlaczego nie ty, albo kto inny? Każdy z was by chciał. Tak się kurwa licz ze słowami, ty! Bo co? Zakochałeś się w mojej dziewczynie? A poza tym to może tylko tak mówię, może ona wcale nie jest w ciąży, tylko jej po prostu nie ma. Ty mnie lepiej posłuchaj. Ona ma być, rozumiesz? Ma być! Przyzwyczaisz się, myślisz, że możesz na nich liczyć, a oni ci normalnie nóż w plecy. Ta moja stara fryzjerka to jest fajna porażka. Ona mi włosy zepsuła na miesiąc przed ślubem. A teraz łażę do jednego. Fajne oceny przystępne. Mój chłop też tam łazi. Jak twój tam chodzi, to znaczy, że mu tam loda robią? Wal się na cycki, Dziocha, co ty masz z tym lodem? Ci ceny podum, to zrozumiesz. Męskie ściżenie 15 zeta, damskie krótkie włosy 25, długie 35. Ale przedłużanie rzęsy metodą 1 do 1 80 zeta. A przedłużanie paznokcia na tipsie 60 zeta. Ja, to już wiem, jak to jest. Tam też hopów ścigą, nie? Tam jest ten Johan. Ten drugi. Andrew. Ja, Andrew, ja. To geje są, ale dobrze robią. Ja bym tam swojego chłopa nie posłała. No i sam przód. To się swojego chłopa znoić, a potem go będziesz posyłać, kaj chcesz. A o mojego się nie martw. Ja osobiście przetestowałam już prawie wszystkie salony tutaj. No bo się sprowadziłam i chciałam sobie znaleźć swojego fryzjera. I 99% porażka. Po pierwszym umyciu włosów człowiek żałuje, że wydał kasę. A więc znalazłam sobie kogoś prywatnie i na razie jestem bardzo zadowolona. Chociaż nie jest taka dobra, jak ten w poprzednim miejscu zamieszkania. Jak ci się tutaj tak fryzjery nie podobają, to wypierdalaj tam, skąd żeś przyjechała. Te, a co ci tu pnęło? Ty chyba sama tutaj dzisiaj przyjechała, nie? Tramwajem z Gliwic chyba? O, można z Gliwic, a można z Chorzowa, a można autobusem. Sił, że mnie czasem nosi, to rozumie, ale co ty masz do Krystki? A sorka, sorka, nic mi nie wyjdzie. Nie ma sprawy. A propos Gliwic, no to jak macie takie problemy, to polecam. Moja osobista fryzjerka przyjeżdża do mnie do domu i naprawdę nie jest droga i taka jest dość zdolna. Czesze takie piękne te koki i chętnie podjedzie. Pani Tereska, mogę podać telefon. Ale ostrzegam, zapisy są aż kilkumiesięczne. Zapisy do fryzjera kilka miesięcy naprzód? Nie no, to już jest przesada. A ostatnio kto cię chlastał? A to nie powiedziałam właśnie. Nie ciebie teraz pytam. Zgaduj. Kto by niszczy, kto bez talencie. Schody, schody, jeszcze raz schody. Ostatnio byłam u twojego byłego w salonie. Tam, gdzie kiedyś było kino marzenie. Nie, marzenie jednak, także myślała, bo lepiej brzmi kino marzenie, nie? A do czego ci to? Do siebie. Do krzyżówek przyda się, nie? Cieniu, to mają teraz nawet kina we krzyżówkach. No to już im chyba pomysłów brakuje, ja cię przepraszam. Kamil, tak? A ty wiesz, że to nasz święty patron jest?
Tak. U mnie w rodzinie wszyscy pierworodnikami mieli dawane na imię. Od mojego pradziadka się zaczęło. Wyczytał gdzieś, że święty Kamil w karty nigdy nie przegrał. Zawsze wygrał podobno. Co ty to gadasz? Święty Kamil w karty grał? Ty nas obrazić chcesz? Zanim jeszcze był święty. A, no właśnie. A tu, przy parafii świętego Kamila, był szpital. I ochronka. No a tam wcześniej był teatr. Co? Teatr. No ja. A w teatrze to kasyno było dawniej. Zaś w kościele świętego Antoniego to naprzód była knajpa, nie? Ino się baby ściepły, a czy ściepa zrobiły na kaplica, nie? Żeby tam hopy nie przepijały całki wypłat. No, no i tak to właśnie było. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo jest stąd. Ja też ja gówno wiem. Co ci poradza ty? Panowie, nie mam z czym się pchać pas. No, to znowu ja. Na to wyglądu. Czekaj. Chyba jednak jo. Gramy dalej? A po co chcesz dalej? Chcesz zagrać o wszystko? Tino, podaj mi papierosa. Nie podoba mi się, jak traktujesz kobiety, Kamil. A jak ja traktuję? Jak swoją własność. Tak? No rzeczywiście to może tak z twojej strony wyglądać. Nie, nie tak wygląda i no tak jest. To może zapytaj Tinę. Według mnie to ona mnie tak traktuje. Co ty pieprzysz? Tina, dlaczego ty mnie traktujesz tak jak swojego władcę i pana? Bo to mój pan i władca. A panowie jak traktują swoje kobiety? To znaczy, jak one traktują panów? Bo jak wiecie, Tina jest gotowa się dla mnie sprzedać. I ja to z bólem akceptuję. My ją znamy. Wiem. Ino u nas ona się nazywa Klementyna. A wracając do mojego pytania, bo nie usłyszałem. Wydaje mi się, że wiem, na co gotowe są wasze kobiety. A co ty wiesz o naszych kobietach? Myślę, że dużo. Poznając was, poznaję wasze kobiety. Ja jestem gotów grać o Tinę. Czy wy jesteście gotowi zagrać o wasze... To chyba panowie są gotowi, żeby zagrać o wszystko. Dawno w domu nie byłaś. Matka się nie martwi? Nie, matka się cieszy. Klementyna, co się dzieje? Zostaw mnie, Bernard, daj spokój, co ci do mnie? Ja jestem twój chrzestny. Wiem, chcesz zatańczyć? Co ty bredzisz? To daj mi święty spokój, bo ja mam to, co chcę mieć. Mogliście mnie wygrać, ale przegraliście. Ostatnio, że się spytała Bernarda, co on sądzi o tym zapłodnieniu, jak się to godą, in vitro, albo jak. To co te rozki takie popularne jest, nie? No to, że on się mnie spytał, że nagowa upadła. Co ty? Nagowa upadłaś? Co? Odbiło ci na starość? No i po co ty pytasz? No ja no, ino godą, że to czytała w gazecie, że to możliwe jest, że można płeć wybrać nawet. Co ty, w Pana Boga chcesz się bawić? Płeć chcesz wybierać? No ja ino mówię, że to możliwe, nie? Już, wszystko, no! No i co z tego, że możliwe? I co z tego, że możliwe? Najpierw to trzeba zajść, a jak już się zajdzie, to co? Od razu chciałabyś wszystko wiedzieć? A to nie lepiej się ucieszyć, jak się urodzi? No widzisz. Ja widzę. Klementyna zaszła. A nawet mi nie. Chciałabym... Nie mów mi nawet, co? Co, ty cudze dziecko chcesz nosić? Benek! Jakbym ci powiedział, że inna będzie nosić moje dziecko, tak. Nasze dziecko będzie nosić, to co? Też byś takie chciała? Jak swoje byś chowała? Benek, nawet my nie wiemy, czy to ty, czy to ja. No wiemy, że nie mamy dzieci. A ja Klementynie zazdroszczę. No i czego? Przecież to dla niej może koniec oznacza. No wiem. No i jakby ona nie przeżyła, to ja bym... Przestań! Żebyśmy to dziecko wzięli i chowali. Chondzia, przestań! Przestań! Nie rób mi tego! Przestań! Wiem, że dorosły mężczyzna krzywdzi dziecko. Prawie. No dobrze. Pełnoletnią kobietę. Rzeczywiście według metryki była już dorosła, ale to było wciąż dziecko z sercem otwartym dla wszystkich. Kochała go, ale on jej nie kochał. Mówiła mu, że jak się zakocha, to umrze z miłości, ale że to już nie ma znaczenia, bo już się zakochała. Więc na pewno będzie w ciąży i umrze. Śmiał się z tego, bo kto by się nie śmiał, kto dziś uwierzy w śmierć z miłości? A my wszyscy wiedzieliśmy, że ona mówiła prawdę. Wierzyła, że tak będzie.
Nie bała się. Miała nadzieję, że śmierć z miłości da się przeżyć. Ten mężczyzna nie wie, co to miłość. Z nią się przespał tylko. Ona chyba zaszła w ciąży, ale już nie będzie z nią spał, bo już go nie bierze ta mała i że w ogóle ma taki problem, że jak już raz laskę przeleci, to już mu nie robi, że się jej nawet brzydzi i że może ta mała nawet kocha, ale on już jej nie dotknie. A inne czasami tak, jak najbardziej, nawet go bardziej bierze, jak taką gardzi, a gardzi głównie takimi, jak mają już innych chłopów i na niego lecą. Czemu mi to wszystko mówisz? To komu mam powiedzieć? Nie wiem. Pytam, dlaczego mi to mówisz? Bo jesteś księdzem, to jest spowiedź. Musisz wysłuchać i rozgrzeszyć. Ty nie rozumiesz mnie. Ja nic nie muszę. Ja nie rozgrzeszam. To Bóg rozgrzesza. A ja ciebie pytam, po co mi to mówisz, bo chcę wiedzieć, jaki jest twój cel w tym spowiadaniu. Czy chcesz grzeszyć dalej, czy chcesz poprawy? Zmiany może chcesz? Nie wiem, czego chcę. Jakbym wiedział, to bym tu nie przychodził. To wróć, kiedy będziesz wiedział, że chcesz zmiany. Jest takie zdanie na zakończenie spowiedzi. I obiecuję poprawę. Wróć, kiedy będziesz mógł obiecać poprawę. Nic ci nie obiecam. Nie mnie, tylko sobie obiecujesz, a Bóg to słyszy. Bóg słyszy, Bóg widzi. Bóg wszędzie jest, tak gdzie był, jak ja z Klementyną spałem. Wynoś się stąd! Biedne dziecko. Wszyscy się u mnie spowiadali, więc wiem. Księdza obowiązuje tajemnica spowiedzi. Ale są chyba sytuacje, w których trzeba powiedzieć albo coś zrobić, wziąć sprawy w swoje ręce. Kiedyś wszyscy odpowiemy przed Bogiem. A tutaj na ziemi przed kim odpowiadamy? Kiedyś chciałem mieć rodzinę. Tak, pisałem do Watykanu o zniesienie celibatu. Mama powiedziała mi wtedy, widziały gały, co brały, trzeba było przed święceniami się zastanowić. Byłem jedynakiem, a mama zawsze bardzo chciała mieć wnuki. Coś ci powiedzieć muszę. Nic nie musisz. Chcesz, to powiesz, nie chcesz, to nie powiesz. Muszę. Mów. Mów, czekam. Klementyna jest w ciąży. Nie drzyj się tak. Słysza, głucho, że nie jest. Ona umrze. Ona miała żeby trzymać, z tobą nie idzie. Przestań. Myśli swoich nie słyszę, jak się tak rozedrzesz. Pokoju z tobą nie ma. A pomilczyłbyś trochę. Tyle godosz, że nie widzisz, jak ci życie ucieko. Między palcami ci przecieko. Cholera jasna, jak się pierun drze. Nie chcę o niej słyszeć więcej ani słowa. Ani o żadnej innej kobiecie. Żadnej. O żadnej Baśce nie chcę słyszeć. Co? Co o Baśce? Co o Baśka do tego? No godej, co ma Baśka do tego? Pytam cię jeszcze raz. Godej, bo cię... Ale ją wiedzieć! Ty chyba wiesz lepiej. A można ona też z nim spała? Można też jest w ciąży? A mnie to gówno obchodzi, słyszysz? Gówno mnie to obchodzi! A ja wam jednak chcę polecieć nowy salon. Ostatnio do niego łaża, świetnie mnie tam dziocha szczyże, świetnie mnie dobrała fryzurę do twarzy, a to teraz stanowi główny problem, nie? Klementyna zaszła. Chyba z tym spod kościoła. Ten salon jest na Dogola. Ona jest najlepsza w mieście. Mnie się zdaje, że jest znowu lepszo, tak o co zdobywała medale w Mistrzostwach Śląska. Ja już bardzo jest zadowolona, jest okej. I są ceny przystępne i balejarz. Ja, balejarz, już go dała. No i Jóżek jest bardzo zadowolona po każdej wizycie. A ja jej nie polecam. Znajomo tam była i wyglądała nie za ciekawie. Jednym słowem, dramat. Dramat to jest z Klementyną. Ta tańcząca, tak? Ja. Co z nią? Słyszałaś? W ciążę zaszła i umrze. Bardzo ładnie tańczyła. Zawsze. Nikt nie wie, Kasia się nauczyła i jak, ale tańczyła na placu. Jorzech mi zazdrościła, bo miała takie miękkie ruchy w biodrach. No takie okrągłe, no miękkie, jak to się godło. Nazwy. Zwykły smutek i niezwykły żal za tym, co wierutne umknęło gdzieś w dal.
na to, co martwe i zgubiło blask. Nie ma lekarstwa, lecz ty przecież masz. Tańcz, tańcz, tańcz. Na prozaiczność i jedyność chwil, na wielką miłość, co drogą wśród min, na to, co przegrane, a mimo to grasz. Odtrutki nie ma, lecz ty przecież masz. Tańcz, Klementyno, tańcz, podobaj się każdemu. Tańcem śmiej się, tańcem płacz, mów wszystko i nic nie mów. Tańcz, Klementyno, tańcz, syć słońcem włosy złote. Może to ostatni raz i nic nie będzie potem, potem. Śniłaś mi się dzisiaj. Wiem. Wszystkim się śniłam. Ostatni raz. Dziś dotarła do nas wiadomość o śmierci naszej siostry. Jeszcze w to nie wierzę. Nie wiem, czy kiedykolwiek uwierzę. I jeżeli w tej niepotrzebnej śmierci kryje się jakiś sens, to jedynie taki, że my mamy żyć dalej i czynić dobro, tak jak robiła to ona. Małe dobro, codzienne, bez fanfar. I kochać bliźniego swego jak siebie samego. Najprostsze i najtrudniejsze z przykazań. A Jożek miał taki syn, UFO mnie się śniło, takie świecące półksiężyce z takimi czarnymi obwódkami, nie? Taki gaz puszczało, że wszystkim ludziom czerniały pyski. Na mnie też tym gazem fupło, patrzę w lustro, pysk cały czarny. Ino żeś ty nie UFO widział. Ino ci anioł górniczy dzisno i ci pysk szczernio i ci jak tak zostanie. Gadasz. Kto tak chluje? Ja. Nie. Ty nie. O co gramy? Ty grasz o wszystko. O nią? Przecież już o nią graliście i przegraliście. To o co chcecie grać? Powiedziałem, że to ty grasz o wszystko. My tu się nie liczymy. Trzy rozdania. A ja słyszałam, że to podobno ten obcy nauczył ją tańczyć. Gówno prawda. Tańcowała od zawsze. Sama z siebie. Tango? Sama z siebie? Mnie to zajęło ładnych kilka lat, żeby się nauczyć. To pokosz. Tu, teraz. Ja. To idzie tak. Wolno, wolno. Szybko, szybko, wolno. Wolno, wolno. Szybko, szybko, wolno. Czekaj, czekaj. Pokaż jeszcze raz. To stań tutaj i ze mną. Uważaj, ty lewą do tyłu, ja prawą do przodu. Uwaga. Trzy, cztery. Raz, raz. Dwa, dwa, raz. I godo, że to ci kilka lat zajęło. Ona dużo lepiej tańczyła. Widziałam. I dlatego nie mogę uwierzyć. Zobaczyłam, jak tańczyli, kiedy przechodziłam koło restauracji. W środku dnia. Nie słyszałam muzyki, bo patrzyłam przez szybę. Chyba szafa grająca tam była. Widziałam, jak tańczyli i zazdrościłam jej. Bo ja nawet jakbym się odważyła tak zatańczyć, to i tak nie miałabym z kim. Nie słyszałam muzyki, ale ją widziałam. Mogłam ją sobie wyobrazić. Bardzo zmysłowe tango. Piotra nie dałoby się namówić na kurs tańca, choćby nie wiem co. To
To nie jego styl. Tak mówi zawsze, kiedy nie chce czegoś. Chciałem na kurs tańca się zapisać, żeby z moją potańczyć. Nie, żeby mnie to kręciło, ale raz widziałem, jak na kursie tańca tańczyła z instruktorem. I taka nagła krew mnie zalała, bo to takie bardzo, bardzo kurde zmysłowe, dla obcych osób nawet, za blisko. Także taniec to nie jest mój styl. Może by mnie to i wzięło, ale... Ale kasa, kasa, kasa. Czas. A trzeba było łapać fuchy, żeby za kurs tańca zapłacić. No bo jak nie ma roboty, no to nie ma czym zapłacić za kurs. No za swój kurs oczywiście, bo dla taniec, dla mojej, no to musi być. Ona to uwielbia. Czasem sam trochę ćwiczę w domu. Tak stałam na ulicy, gapiłam się przez szybę i zazdrościłam tej małej. Nawet mnie korciło, żeby wejść i spróbować, ale gdzie to? Mój by mnie zabił. Albo i nie. Ja nawet nie wiem, czy zazdrosny jest. Jak tańczyłam na koniec kursu z instruktorem na pokazie, to nic nie powiedział. A to jednak zmysłowy taniec jest. Nic nie mówił całą drogę do domu. A mocniej się do niego przytuliłam i szliśmy. Cały czas słyszałam tango. A jak doszliśmy, to Piotr nagle powiedział... Cały czas słyszę tę muzykę i widzę, jak pięknie tańczysz. No więc nie wiem, jak to z nami jest. Zatanguję cię i pojedziemy. Nieźle stoję, więc wszystko się da. Nawet jeśli nie będzie jak chcemy, przynajmniej będzie jak chcę ja. Zatanguję cię sobą do pełna, na obroty i dodechy gaz. Gdy spasuję, musisz być dzielna. Nie od razu, jest piąty raz. Idę w tango, a ty ze mną. Idę w tango, a ty w ciemno. Idę w tango, nie w zażyło. Ja w tango, a ty w miłość. Zatanguję cię i przekroczymy dopuszczalną i wzbronioną też. Się stoczymy i upodlimy. Rozgrzeszam dzisiaj, więc grzesz. Idę w tango, a ty ze mną. Idę w tango, a ty w ciemno. Idę w tango, nie w zażyłość. Ja w tango, a ty w miłość. A ty w miłość. Podobno ta mała, Klementyna, miała chorobę serca. Albo nerek. Ja słyszałam, że serca. Serca albo nerek, jeden hit. To ją zabiło jak ta koszykarka nasza najwyższą. Dydek? Co? Dydek, Małgorzata Dydek, ta koszykarka. Nie wiem, w każdym razie też w ciąży umarła na arytmia serca. Nie, na arytmia i na nadciśnienie samoistne, tak to się godo. A skąd to wiesz? No. Że w gazecie czytała. W czasie ciąży wytrąca się białko w moczu. Potem następują silne bóle głowy, z tyłu głowy, nie? Potem bicia serca, a potem nerki siadają i są powikłania układu nerwowego. No i to już się nie nadaje do leczenia. Za późno. Groźne dla matki i dla płodu. Nie było żadnej choroby. Matka, ona wiedziała, że Klementyna to jest coś specjalnego, że to nie jest takie zwyczajne dziecko. To od małego jej wmawiała, że jak się zakocha, to zajdzie w ciąża. A jak zajdzie w ciąża, to umrze. I ta mało w to uwierzyła. No, tak oto historia, także słyszała.
Huberta spotkałam przypadkiem. Auto stanęło mi na środku drogi, coś strzeliło w silniku. I zdechła żaba. Ani odpalić, ani nic. Zresztą wystraszyłam się jak nie wiem co. Taka chmura dymu, a z niej wyłania się on. Chłop na schwał. Popatrzył na mnie i był mój. Albo ja jego. Żonaty był, więc bezpieczny się wydał. Wiedziałam, na co mogę liczyć. Ani mniej, ani więcej. Potem pomyślałam sobie, że się we mnie zakochał. Sama się zakochałam. Nie, nie. Nie w nim. W jego miłości do mnie. Zresztą to jest takie fajne uczucie, kiedy facet, który już swoją ma, ciebie pragnie. Ciebie pożąda. Taka się wtedy czułam, taki owoc zakazany. A taki lepiej smakuje. Sama sobie lepiej smakowałam. A on był wygodny. A gdzie facet może zostać dobrze ścięty? Mojego to ja sama chętnie by chciała. Mój hop go dorze, dobrze to ścinali kaci w PRL-u. Ale podobno już znieśli karę śmierci. Ja. O, no, w tej ci dobrze. No, godocie? Grypnie. Ale też jedna moja znajoma wyjechała hopa do salonu w Katowicach, co by go za kilkadziesiąt złotych ścieli. I ona myśli, że on wygląda tam lepiej. A, powiem wam, nie ma ani utalentowanych fryzjerek. To miną o klientki, które nie wiedzą, jak wyrazić to, czego chcą. Nie, ja weznają. A Baśki nie widziała Kery ostatnio? Już ze dwa dni jej nie widzę. Jakby się pod ziemię zapadła. A co? Co ma być? Pytam, bo można się stęskniła. A Hubert toka jest? Nie wiem. Może w domu, może fuchę jakąś złapał. To nie wiesz. Mnie on się nie spowiada. No ale będzie dzisiaj. No, nie wiem, może, mówię, może fuchę jakąś złapał, nie? U księdza chyba jest. Nigdy tak do kościoła nie lotał jak teraz. Albo mu ksiądz jakoś pokuta zadał, albo dał jakoś robota przy parafii. Albo jedne i drugie. Tak po prawdzie, to dwa dni, że go już nie widziała. Nawet nie wiem, czy w domu był. Ciche dni mamy. Był u mnie. Chciał porozmawiać. Pytał, co sądzę o miłości, o zdradzie, o zemście i zbrodni. Poprosiłem go, żeby zrobił jakieś drobne prace przy kościele, że zapłacę. Chciałem go mieć na oku i żeby zaczął od razu. Zaczął, ale potem już go nie widziałem. Od czasu, kiedy nie ma Klementyny, ten obcy Kamil też przestał się tu pokazywać. Chociaż go podobno widział. Różne plotki krążą. Ludzie wymyślają niestworzone rzeczy. Motorniczy zgłosił śmierć pasażera tramwaju, kiedy ten nie ruszył się z miejsca na prośbę o opuszczenie siedzenia. Czytałeś to? Ty. To musi być on. W to. Jak to? W Kamil. Tyś go tak urządził. Jak napisali, że zmarł na zawał w tramwaju, to znaczy, że zmarł na zawał w tramwaju. Zaro. Ale tu je napisano, że przejechał się trzy razy od końcówki do końcówki i się nie ruszył. Znaczy, że nie wiadomo. I że się przejechał trzy razy po całej trasie, za darmo. Inny by musiał zapłacić, a temu się upiekło. I nawet nie wiadomo, kto on jest, czy to jest on, czy nie. A co? No co, co? Ty wiesz, że to on? Tak? No to idź na policję i powiedz im, ucieszą się. Kurde, ale mnie znerwował. Normalnie cały się trzęsa. Widza. Widzisz, ja? Karty ci wszystkie widza. Dobre są. Padasz, ja? Ja. Jak my jeszcze ze sobą łazili, jak jeszcze nie wiadomo było, czy co z tego będzie, to mój razem z takim jednym swoim kamratem nabombili się w sztok. Coś im odpoluło i dowej do fryzjera i na łysunia się golić. Fryzjer nie chciał, bo to nie były takie czasy jak teraz, że każdy jeden gówniarz myśli, że jak się łeb naglacał ogoli, to mu od tego ptok urośnie i będzie nie lada jebaka. Nie, 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 to inne czasy były. W ten czas to gańba było z glacą po ulicy łazić. No to fryzjer kazał się dać na piśmie, że go nie będą gonili, jak on im te pióra obtnie. Fajne pióra mieli chłopoki.
No to mu napisali i fryzjer się za golenie wziął. Jeszcze nie skończył golić, jak ten mój w bek, że jego ciepna, jak on mi się z glacą po korze. Ryczał chyba bober, a potem ten drugi, to chyba Benat był, też zaczął ryczeć. Także ponoć nawet fryzjer się wzruszył. Ja, tak mi to powiedział. I tak to pamiętam, ale czy tak było do prawdy, to ja nie wiem. To jak, że miała go ciepnąć gizda, jak taki pobeczany przyszedł. Ja... To były takie czasy, że nawet żech myślała, że coś się stało. Za byle co szło pałom bez plecy dostać, a najczęściej to za darmo. No. Pierwszy raz w ten czas żech mu kusika dała. Dobrze się całował. Dobrze się całuje. Pewnie, że dobrze. Ja już tak dłużej nie mogę, albo chcę mieć go dla siebie, albo wcale. Dzielić się nie chcę. Ty żeś z nim słowa. Z kim? Z obcym. Po co chcesz wiedzieć? Pytam się. Nie jedna z nim spała. Pytam się jeszcze raz. A może to on spał ze mną, a nie ja z nim? Nie przyszło ci to do głowy? To co chcesz usłyszeć? Że spałam? Dobrze, niech będzie, spałam. A nie chcę, wiesz, wiedzieć, jak z nim spałam, cośmy tam wyrabiali? A może chcesz wiedzieć, kiedy? To ci powiem, kiedy. Wtedy, kiedy ty spałeś z tą swoją Brygidą, tak właśnie! I mam ci jeszcze powiedzieć, dlaczego ty już wiesz! Przestraszyłam się. Nie pierwszy raz. Obudziłam się w nocy, jak Piotr wstawał. W środku nocy. No, może nad ranem. Pocałował mnie i to mnie obudziło. Poszłam za nim i widzę, jak skrada się do pokoju Janka, naszego synka. Sprawdza najpierw, czy mały śpi, a potem sięga po skarbonkę i usiłuje wytrząsnąć drobne. Janek się obudził. Tato mówi, co robisz? Piotr podnosi głowę i chowa skarbonkę za siebie. Synek, pożycz piątkę. Janek patrzy na niego. Najpierw oddaj skarbonkę, tato. Piotr się zawstydził, bardzo się zawstydził. Ale dał małemu skarbonkę. A kiedy mi oddasz, tato? Piotr nic nie powiedział, głowę spuścił i wyszedł. To jest taki obrazek, co nie mogę zapomnieć, a chciałabym. Jakby zmalał. Jak zbity pies. Psiak. To już było jakiś czas temu. Najgorsze chyba jest już za nami, ale wciąż nie wszystko mi mówi. Ja się domyślam więcej niż wiem. Dlaczego? Piotr, dlaczego ty mi prawdy nie mówisz? No ja nie wiem, co masz na myśli. Przecież mówię ci prawdę. Piotr, jeśli jest coś nie tak, jeśli ja ci w czymś nie odpowiadam, jeśli ci minęło do mnie, albo, no, jeśli może masz kogo innego, albo masz mi coś za złe, albo dziecku, no nie daj, Panie Boże, to proszę cię, no proszę cię, powiedz mi prawdę. Mówię ci prawdę. Zawsze prawdę. Zawsze. No to powiedz mi to, czego nie chcesz powiedzieć. Może o to chodzi. Widziałam, jak dziecku w nocy ze skarbonki wybierałeś. A jaki tam z mojego działacz? Za co takie czasy były, że każdy tam jakoś działał. A jak on przyszedł ogolony na glaca, to żech myślała, że kitna. Te, do wojska cię biorą, albo jak? Przecież z gruby nie biorą, nie? No nie biorą. No to jak? No nie mogę ci to rozkipedzieć. Bo co? No lepiej, żebyś nie wiedziała. Ja! Lepiej, żebyś nie wiedziała. Richtig! To co? Lepiej nie godaj, nie? I no mi powiedz, że nikt ci nic złego nie zrobił, że mi ciebie nikt nie zabierze. No to on mnie wtedy tak przytulił, że już wiedziała, że nikt ani nic mi go nie zabierze, no. Potem już sobie wytłumaczyła, że tam go łapli za jakąś działalność i tam przy okazji ogolili, nie?
Ja, on mi to potem powiedział, nie? O tym łożerockim pomyśle, o fryzjerze i o tym ryczeniu. Ja nie wierzę, ja myślę, że on fan Zoli, no. Każdy mu tak oprawda, jaką chce, nie? No i też tak oprawda, że oni hopy, nie? To by skoczyli jeden za drugim w ogień. A typ czy partyjny, albo solidarny, a to Gancegal. A te Roskie czy ich jeszcze coś łączy? No ja. Ja, jakby nasi jakiś tytuł zdobyli, to ja. A tak to co? No i no, Klementyna ich łączy, nie? No też, no. Tak, to jest ta bezpartyjno-solidarność z placu. Nie kocham. Nie. Lubię ją. Ja już nawet nie to lubił, że. Ja lubił, że. Bo to już minęło. Było i minęło przez grzeczność, że się w to wdął. Ujęła mnie, rozśmieszyła mnie. Nie umiał, że powiedzieć nie. Bo mi się to podobało, że na mnie taką fajną dziucha leci. Ja nie był, że sprawiedliwy ani dla niej, ani dla swojej ślubnej. A teraz mnie to męczy. Bo co jej powiem, że przez grzeczność? Jak ją przeproszę, to pomyśli, że z litości. Kurwa, mać. Ale ze mnie debil. A to już koniec jest. Koniec. Wyczyścić wszystko trzeba. Życie trzeba wyprostować, choćby nie wiem co. Nawet sami związkowcy nie potrafią podać dokładnej liczby związków zawodowych w górnictwie. Te część małych związków powstała na życzenie samych dyrekcji kopalń. Oczywiście związki zawodowe są przeciwne takiemu rozwiązaniu. Mimo znacznych różnic ideowych, a po raz pierwszy od wielu lat cztery największe związki zawodowe mówią jednym głosem. Te trzymaj mnie. Jakich różnic ideowych? Jakich różnic ideowych? Teraz wszyscy myślą tylko o swoich interesach, a o ludzi to już nikt nie dba. Bo tak po prawdzie to były organizacje, które wspierały likwidację miejsc pracy i powinny zniknąć z naszych kopalń. Ja? To ja się chyba nie do końca mogę z tobą zgodzić. Ale ja cię o to nie proszę, kolego były górniku, żebyś ty się ze mną zgadzał. Ja ci tylko radzę. Ty weź sobie lepiej dwie kartki papieru i na jednej weź sobie napisz to, co żeś robił w pracy przez cały dzień, przez ostatni rok. No, jak jeszcze miałeś robotę. A na drugiej weź sobie napisz to, co w tym czasie robił etatowy związkowiec. No i wtedy połóż sobie te kartki i zobaczysz różnicę. I możesz to sobie wywiesić wtedy, wydrukowane tłustym drukiem na bramie kopalni. Żeby pogonili do roboty tych szefów, związkowców. Do jakiejś normalnej roboty i za normalne pieniądze, tak ci radzę. Kolego, były górniku. A czulno ci? Spróbuj. Przestań do mnie gadać, choćby do kogoś głupiego. Nerwy masz w sercu, boś robota stracił. A sam żeś w związku był. Ale żeś zapomniał w jakim. Ja? To ja ci przypomnę, jak chcesz. Jak żeśmy się umawiali? Żadnej polityki. Ani, nie? To nie jest żadna polityka. Dobrze wiesz, że to jest nasza historia. I sądzę, że zaczął. A, ty tutaj żeś jest. Wszyscy się o ciebie dopytują, policja też. Wiesz, co się stało? Zamknij się. Znaczy co, nic mam nie gadać o tym, co było, ja? O polityce nie, o Klementynie też nie. Zamknij się, bo ci jebnę. No to ujawnij! I mnie też jebnij. Jak żeśmy się umawiali? Żadnej polityki, tylko karty tu są. Nieważne, kto był kto kiedyś. Tylko jaką ma kartę dziś. Jak się mamy rozliczać, to tylko z wygranych i przegranych. Mnie możesz rozliczać, czego chcesz. Ja Ślązok byłem, jestem i byda. I komuch. No i co z tego? No, a ja i komuch, i solidariusz, i strajkowałem, i Ślązak też jestem. A po naszemu, ino ty nie godasz. Nie. Czemu? Czemu, czemu? Nie twój zasrany interes, bo nie. To ktoś ty właściwie jest. A Boga wierzysz? A ty? Ja chcę wierzyć. To wierzysz czy nie wierzysz, bo ja już nic z tego nie wiem. Przykazania. Wieża. Ja? A w które? Może nie cudzołóż, co? To chyba masz przedupcono. Nie zabijaj. I kochaj bliźniego jak siebie samego. O czym wy godacie, co? Podupcyło was czy jak? Nie. Ja w to nie włażę. Mieliśmy go ino postraszyć, nie? No, to widzę, że jak o wygranych i przegranych dzisiaj gotka, to chyba my przegrali, co? Zremisowali. Było 0-1, jak grzech wyłaził. W 91 strzelili, w doliczonym czasie. Ale ręką sobie pomógł. Nie należało się. Znaczy, my przegrali. Zawsze gadali, że nasz klub to było oczko w głowie centrali. Że za komuny i no ono dbali. Ale zawsze wszyscy byli za nami. Wszyscy nam kibicowali. Jest, jest, polska gola. Polski klub w finale europejskiego pucharu. Tak było, jak głupot nie smola. W telewizji na cały świat szło. Wszyscy widzieli i słyszeli. To co, za komuny wszystkie kluby były komunistyczne, ja?
A Ślązok głupi był i wierzył, że w komunizmie może znowu wszyscy będą równi. I nie będzie trzeba wybierać. A tu ino albo z nami, albo przeciw nam, jak zawsze. Kurwa, nie znam się na tym wszystkim, nie? A przecież każdy człowiek ma swoje marzenia. Po jakiego grzyba komuś znać moje marzenia? Na co komu są potrzebne cudze marzenia? Maternus! A jakie ty masz marzenie? Ja nie mam żadnych marzeń. Ty się na mnie z dupy gwiżdżesz, czy serio godasz? Ja wszystko mam, co by chciał mieć. No nie opowiadaj głupot, no godaj i to już. A na co mi marzenia? To ty mnie te rozki dobrze posłuchaj. Bo ja ci powiem, jakie ty masz marzenie. Co by nasi znowu mistrza wzięli. Bo to już długo, długo nic. No, to by było coś, nie? 15 roz. I co by Klementyna wróciła. Przestań. Wiem, co godą. Też by chciała. Nie mogę uwierzyć, że już jej nie ma. Jeszcze w szkole, jakże chłaził na religia, to nam zadali taką lekturę. Legenda o dziewczynie żywcem w grobie zamurowanej. Tamta z legendy przeżyła, wróciła i żyła długo i szczęśliwie. A jak my chowali mojego ojca, to rzekł z nim bo są na sam w kaplicy przy otwartej trumnie. Ciemnawo było i no, się świeczki paliły. Czuwanie takie, nie? No i patrzył rzekł na ojca, jak leży w trumnie, oby spał. I nagle patrza jak pot, nie? Taką kropla potu cieknie mu po głowie i jeszcze jedna i następno. Wezrzech się wtedy przestraszył. Bo rzekł się do niego podejść. Wydawało mi się, że oddycho, że żyje. Potem rzekł się wytłumaczył, że to światło ze świec takie drgające, nie? Od płomieni zrobiło takie wrażenie, że oddycho, że się ruszył. A ten pot to była woda, bo go całą noc w lodówce trzymali i się ojciec odmroził, a jak go wystawili do kaplicy, lód się rozpuścił i się ojciec odmroził. A ja do końca życia zapamiętam, jak wszyscy za nim szli i śpiewali. Dobry Jezu, a noż Panie, dej mu wieczne spoczywanie. Światłość wieczną niech mu świeci, kaj królują wszyscy święci. Wiele czasu on mnie męczył, że trzeba sprawdzić, czy ojca przypadkiem żywcem nie pochowali. Nic ino, a jak on się tam ocknął bez powietrza, godą mu, na kopalni robił, to wie, co się robi, jak człowieka zasypie. Jak żyje, to się dorada, ale po mojemu to nadziei nie ma, bo on już jest trup. A on, żeby tak nie godała. No to mu trzeba było łopata do trumny wsadzić, to by cię te rozki tak nie męczyło. Szło zwariować przy nim. Dopiero mu moja teściowa, a jego matka własną powiedziała, co ojciec na pewno nie żyje i żeby się uspokoił z tej swojej histerii. A skąd wiesz, że nie żyje? Tak się rozryczał. Zupełnie jak nie on. Na matka się rozryczał. A ona spokojnie, bo żech tam była, jak umarł. Powiedzieli mi, żebych poszła, ale nikt mi nie mógł przykazać, żebych swojego odstąpiła w takiej chwili. Dopóki ciepły był, siedziała przy nim. Powiedzieli mi, że już jest zimny, a Jożech powiedziała, ty siostrze, co by dała ręka i żech wsadziła i ta ręka pod pacha mojego. I co, ciepły jeszcze? Więc ja nie odstąpiał od niego, dopóki ciepło w nim jest jeszcze. Jak będzie zimny, to sama puda. A jak siostra będzie tak napierać, to i ta ręka jeszcze ka indzi wsadzaka jest jeszcze ciepli. Ja, teściowa to go dane miała. Całe życie twardo przy swoim stała, bo też to całe jej życie on był, rodzina. Tyż by chciała, żeby ta mało zdzira wróciła. Matka nie chciała przy nas mieszkać, chciała u siebie. Przyszedł Czechom raz odwiedzić, bo była chora. Teraz źle się czuła, w łóżku leżała. Ona mnie tak wtedy zjechała, że jest nieprzygotowana, że mi nawet obiadu dać nie może. To gańba oglądać kobieta w takim stanie, nieumalowano i w ogóle. To chciał, żech już idzie, a ona go do, żebym się siedł chwilę. No, żech się siedł, nie? Powiedziała, że zimno, a... Dobry. Dobry. A nie było zimno, to... Spytał, żech się, czy węgla nanieść, godo nanieść. Spytał, żech się, czy zapalić w piecu, godo zapal. A teraz już idzie. Nie chcę, żeby mnie synek w takim stanie oglądał. To był ostatni raz, jak żech ją widział.
Po śmierci tyż jej nie widział. Nie chciał, że jej oglądać. Klementyny po śmierci też nie widział nikt. Jak moja babcia Madzia zmarła, to trumnę wystawili w chałupie. Szczękę podwiązali, żeby nie opadła. A my, dzieci, mieliśmy pilnować, żeby jej muchy do nosa nie lazły. Najpierw to się baliśmy, ale później to już nie. Tak żeśmy leciutko ściereczką trącały, żeby jej za mocno nie uderzyć. Najgorzej było, jak się zapatrzyłam, jak jej pszczoła do nosa wlazła. Żółta pszczoła do sinego nosa. No bo wkoło to kolorowo i zielono od chryzantem było, trumnę kwiatami obstawili. Myśmy się bali, że ta pszczoła sobie z nosa, a babci Madzi ul zrobi. Jak wlazła, tak już nie wylazła. I jak wieko zamknęli, to ona już tam została. Na wieki wieków. Amen. A moja babcia to Maternusa lubiła najbardziej. Bo my z jednej ulicy, do jednej szkoły my łazili i on już tam wtedy przyłaził. Czasem to chowała do niego kącek kiełbasy, trzymała czasem jej 3 dni pod poduszką. Jak przyłaził, to go wołała, zawierała drzwi na klucz i kazała mu jeść. Mało mi przyszłego hopa nie zatruła, bo ta kiełbasa to już często zielono i ślisko z pleśni była. Ja. Śmierć sama się wybiera, kto i kiedy mu iść. O nasze składanie pytał. Mój dziadek był powstaniec i górnik. Chowali go w mundurze. Jakże jeszcze była taką malutko, to mama mi go dała, że pogrzeb dziadka był huczny i z pompą i że 3 razy szczylali. To żech się spytała, 3 razy szczylali, to go nie umieli trafić? No ja na pogrzebie dziadka żech nie była. Za mało była. Na pogrzebie mojego dziadka nie strzelali. Tutejszy jestem. Ze zwykłą śląską historią. A że mój ojciec był u chajotów, no to ja byłem w SP. No i co z tego? A mój dziadek to w reprezentacji Śląska grał. Polski Śląsk na niemiecki Śląsk. No jak dziadek Huberta, jak Wilimowski. No a że on potem dla Niemca grał, no, no grał, ale on Harpagan był. Jakby mu dali, to by i dla Polski Ludowej grał, iż dla Rzeczpospolita też. Nie mnie go oceniać. Umarł w Rajchu, ale prochy są tutaj, no bo tak sobie zażyczył. Curuś. Widzisz, Curuś. Rodzice zawsze chcą widzieć szczęście swoich dzieci, a starzyki swoich wnuków. Nasze szczęście jest nieważne. Ino szczęście dzieci się liczy. Tak mi zawsze matka go dała. Ja już wiem, że już nie będę mieć dzieci. Das ist klar. Jerzech jest chrzestna od Klementyny, ale zawsze Jerzech się oszukiwała, że Jerzech jest jej matka. Zawsze Jerzech wierzyła, że ona będzie kiedyś naprawdę moje dziecko. Klementyna to jest nasze dziecko. Myśmy je stracili i teraz nie mamy już nic. Co dziś będzie? Zielone kluski z rosoły. Tak żech myślał. Znosz mnie. Znam cię. Przepraszam cię, żono, za wszystko. Ja mam imię, pamiętasz? Brigida. Ja miałach imię, jak tyś mi przął? Ja cię kocham. Już nic nie gadaj. Zjedz zupa. I nikaj nie łazi już.
Krysiu, ja się boję. Nie bój się. Damy radę. Od 3 miesięcy nam nie płacą. Chodzę do roboty i nam nie płacę. Tyle mam, co ze straży pożarnej i to, co wygram w karty. Jak tak dalej pójdzie, to chyba sam zacznę podpalać, bo nam od gaszenia płacą. A to ty jeszcze nic nie podpalił. No bo ja myślałam, że te wszystkie kosze na śmieci, że to wy, że wy sami, no tak się na mieście mówi i w gazetach piszą. Wiesz co, nie śmiej się. Ale ja się wcale nie śmieję. Ja płaczę, ale ze szczęścia. Bo ja już teraz przestałam się bać. A od jutra szukam pracy. Ale nie musisz. Nic nie muszę. I ty też nic. Ale przecież oboje musimy coś. A ja sprawdziłem ten mecz. O, co to niby dziadek naszego Huberta grał na stadionie Hitlera w zwycięskiej drużynie. Ja? No, ja ci powiem, że tam remis był. 3-3 było. A, toś się naczytał? Remis 3-3, ale dla mnie ktoś wygrał, a ktoś przegrał. Ja więcej ci powiem. Tam nikt nie grał o twoim nazwisku, tyś nam cyganił. A czego miałbyś cyganić? A kto cię tam wie, ty mi to rzeknij. Ja nie lubię, jak tak fanzolisz. Tam grał mój dziadek ze strony matki. A jak chcesz wiedzieć więcej, kto wygrał taki mecz, to weź poczytaj i nie gadaj więcej, głupolu. Jest taka pogańska baśń o pożeraczu grzechów. W dawnych czasach na skraju wioski żył zawsze żebrak, którego wzywano, kiedy ktoś umierał. Na piersi konającego stawiano piwo i kładziono kawałek chleba. Pożeracz grzechu modlił się, zjadał chleb i wypijał piwo. Przynoszę ci ulgę, mówił, i spoczynek. Nie spadaj w ciemną otchłań, ale podążaj ku wiecznym łąkom. Dla twojego wiecznego pokoju ja kalam duszę swoją twoim uczynkiem. Ja, kiedy spowiadam i rozgrzeszam, zdejmuję z grzesznika ciężar pamięci. Jego uczynki stają się moją pamięcią. Chciałbym zapomnieć o Kamilu. Chcę zapamiętać Klementynę.